22 czerwca Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie zorganizował imprezę plenerową na Świętego Jana, podczas której przybliżono odwiedzającym tradycję Nocy Świętojańskiej. Zawsze to była najważniejsza noc dla naszych prastarzyków. Podczas wydarzenia przybliżono zwyczaj szukania kwiatu paproci. Jak się szło szukać, to ciekawe było to, że trzeba było się oblić za wielkie szczewiki i to jeszcze bez szplotków. A to po to, żeby niezauważony taki kwiatek paproci poradził wpaść do tego szczewika i też przynieść szczęście, powodzenia, wielkiej pomyślności temu, co na niego trafił. Pleciono też wianki i puszczano je na wodę. Tymi szeptankami, bo te szeptanki w tych wionkach były najważniejsze, bo tam składała frela wszystkie te życzenia, jakie miała w stosunku do swojego przyszłego. I ten przyszły, jak to wyłowił, to dopiero wtedy była uciecha, bo niejako dotarło do niej te przesłanie, jakie frela chce mu powiedzieć. Między innymi wśród atrakcji znalazły się wróżby z kwiatów i ziół palonych w ogniu, pieśni sobótkowe czy widowisko muzyczne Noc Kupały. W początku miało być to w sumie samo słuchowisko tylko, ale dołączyliśmy do tego i taniec, i muzykę, i nasze właśnie takie tańce, którym byłam choreografem, tak? Byłam tutaj jednym z głównych choreografów i reżyserem. Bardzo się cieszę, że mnie Monika zaangażowała do tego spektaklu. O, i myślę, że faktycznie pierwszy plenerowy występ wyszedł dobrze i mamy nadzieję, że częściej będzie nam dane grać w takich fajnych miejscach. Młodzież bardzo chętnie chciała pokazać już ginące, bo to niestety ginie już ten zwyczaj, bo to jest nasz zwyczaj jakby, nie walentynki, więc my cieszymy się, że młodzież tak chętnie bierze w tym udział, dziękujemy, pokazuje, chce, więc warto było do nas przyjść, zobaczyć, co się działo. Do dnia dzisiejszego, z tamtego święta powiem teraz, że już nie za dużo przetrwało, ale to, co przetrwało, dobrze jest kultywować, zatrzymać, żeby pokazać, że to nie jest od dzisiaj, że to było praktycznie od zawsze. Na scenie zaprezentował się zespół Kokotier.